W tym roku rowerzyści po raz drugi przejechali ulicami Świdnicy. Akcja Rowerem przez Miasto promuje nowe miejskie inwestycje w ścieżki rowerowe i popularyzuje jazdę na dwóch kółkach. Trasę poprowadziliśmy również w ten sposób, żeby zademonstrować mieszkańcom nowe ścieżki. Będziemy jechać wzdłuż ścieżek rowerowych. Głównie będziemy pokonywać osiedle Zawiszów. I później stamtąd przetniemy drogę krajową numer 35, przejedziemy drogą ulicą Nadbrzeżną, w ulicę Kopernika. Tam również powstały nowe ścieżki rowerowe i wjedziemy na Osir, gdzie czeka dla mieszkańców przygotowany specjalnie piknik rowerowy. Mimo niesprzyjającej aury frekwencja dopisała, bo ponad 200 Świdniczan stanęło na starcie rajdu. Generalnie wyjeżdżam, polubię Świdnicę, jeżdżę po Świdnicy, nie chodzę, jeżdżę, kawałek do Biedronki też rowerem i po prostu wszędzie lubię wjechać i na górę rower wciągnę, także nie mam problemu. No uważam, że to bardzo dobrze, że miasto się rozwija, widać inwestycje, można spokojnie jeździć rowerami w mieście po ścieżkach rowerowych. Nie trzeba się bać jazdy po ulicy, gdzie tutaj wiadomo, że robi się to utrudnienie dla kierowców też, no bo też się nie patrzy, ale dobrze, że takie coś się inwestuje. Podoba mi się ta infrastruktura. Nie wiem, no wszystko zależy od pomysłowości i chęci dalszej pracy. A ma Pani jakąś w tym momencie ulubioną ścieżkę rowerową w mieście? Przy Zalewie. Z roweru z Placu Świętej Małgorzaty na osiedle Młodych nie ma żadnych ścieżek rowerowych i jest trochę niebezpiecznie jak dla dzieci, żeby jechały. Impreza odbyła się w ramach projektu Rowerem przez Miasto, budowa dróg i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy, sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej, w ramach którego w mieście stale powiększa się infrastruktura dla rowerzystów. Udało się nam stworzyć większość z tego, co ostatecznie ma być miejską siecią rowerową, czyli zrobiliśmy bardzo długi odcinek na osiedlu Zawiszów, na osiedlu Zarzecze, w centrum miasta. Część z tych ścieżek połączyliśmy już ze sobą. Na mecie rajdu uczestnicy mogli wziąć udział w treningu fitness, sprawdzić się w konkursie jazdy na czas na rowerach stacjonarnych lub przystąpić do rywalizacji na rowerowym torze przeszkód. Jak zapowiadają organizatorzy, kolejna edycja tej imprezy, nie tylko dla cyklistów, zaplanowana została już na wiosnę. Daniel Gąwala, Echo 24.